Widziałam wiatr o siwych włosach, znosił spokój wśród pól. W ciepłe bawie lato kości grzał. Innym razem lasy kosił, spadał ostrzem w dół. Młody był, bokiem był i na uroczystej gali rozdania nagród starosty Skarżyskiego Jaskółka Biznesu. Jaskółka Biznesu to nagroda przyznawana dla przedsiębiorców z terenu powiatu skarżyskiego i będzie przyznawana od tego roku, mam nadzieję, przez następne bardzo wiele lat. Wraz ze mną dzisiejszą galę poprowadzi pomysłodawca tej nagrody, pan starosta Skarżyski Michał Jędrys. Wieczór Państwu. Bardzo miło mi wszystkich Państwa na dzisiejszej gali biznesu powitać. Pragnę w kolejności, według szarży, powitać w pierwszej kolejności parlamentarzystów,
I tu pozwolę sobie powitać pana senatora Krzysztofa Słonia. Pana posła na Sejm Andrzeja Petkowskiego. Witam, nie wiem czy dotarł pan Krzysztof Lipiec. Jeszcze nie, to pewnie dotrze. Witam zatem przewodniczącego, wiceprzewodniczącego zarządu województwa świętokrzyskiego Jana Maćkowiaka. Witam wiceprzewodniczącego sejmiku województwa świętokrzyskiego pana Marcina Orzoga. Witam przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska Kamiennej Andrzeja Dąbrowskiego. Witam prezydenta miasta Skarżyska Kamiennej pana Romana Wojcieszka. Witam przewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego pana Eugeniusza Cichonia. I witam wicestarostę powiatu skarżyskiego pana Waldemara Mazura. Witam wszystkich włodarzy powiatu skarżyskiego, wszystkich gmin podległych pod powiat skarżyski. Witam gorąco wszystkich uczestników dzisiejszej gali, ale przede wszystkim witam szczególnie gorąco laureatów Jaskółki Biznesu 2012. Panie starosto, skąd pomysł na Jaskółkę Biznesu? Szanowni Państwo, kiedy obserwuje się rynek skarżyski, powiatu skarżyskiego, trudno nie zauważyć, że na tym rynku działa bardzo wiele przedsiębiorstw. I tych dużych, tych małych, mikro, jak również tych średnich. Wszystkie te przedsiębiorstwa starają się na tym rynku znaleźć i realizować cele, jakie sobie stawiają. Dobrze sprawują swoją rolę jako jeden z elementów całej ekonomii i w tym biznesie osiągają sukcesy. Należy zatem doceniać każdą inicjatywę, która zmierza do tego, aby powiat skarżyski jak najlepiej rozwijał się. Dlatego pomysł na uhonorowanie tych firm, które na tym rynku radzą sobie najlepiej. Jak wiadomo, Szanowni Państwo, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Ale kiedy dodamy do siebie potencjał wielu takich, może czasami niedużych i niezauważanych do tej pory firm, to będzie to już ogromny potencjał, który może wpływać znacząco na rozwój całej naszej małej ojczyzny. Chwalmy się zatem tym, co mamy, bo niejednokrotnie mamy do zaoferowania innym więcej, mimo tego, że znajdujemy się na tak zwanej prowincji. Ale jesteśmy wielokrotnie lepsi od tych dużych miast. Szanowni Państwo, to już wiemy, jaki cel przyświecał nagrodzie, więc przejdźmy do pierwszych laureatów. Pierwsze trzy jaskółki przyznane są dla pracodawców rekomendowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej w ramach promocji usług rynku pracy. A o przybliżenie usług rynku pracy prosimy pana Romana Białka, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kamiennej. Szanowni Państwo, działalność Urzędu Pracy to nie tylko zasiłki wypłacane osobom bezrobotnym. Tutaj przede wszystkim sercem Urzędu Pracy są usługi. Te usługi, o których dzisiaj będziemy tutaj pracodawców uhonorujemy, wręczymy statuetki, na pewno nie byłyby możliwe, aby je dobrze świadczyć bez zaangażowania pracowników urzędu, samych osób bezrobotnych, a nade wszystko pracodawców. Wszystko to wpisuje się w misję Powiatowego Urzędu Pracy i w politykę jakości, która o tym mówi, że naszym podstawowym celem jest pomoc osobom bezrobotnym w poszukiwaniu zatrudnienia, a także pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. Dzięki dziś nagrodzonym pracownikom nasi klienci, osoby bezrobotne, miały możliwość podjąć pracę, zmienić kwalifikacje albo też według swoich możliwości podjąć pracę na właściwych miejscach. Myślę, że te statuetki są dobrym przykładem, aby tych pracodawców, którzy podejmują ten trud zatrudniania osób bezrobotnych, w sposób dzisiaj szczególny uhonorować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu dyrektorowi. Prosimy o pozostanie z nami, panie dyrektorze, tutaj na scenie. Bardzo proszę, bo przechodzimy w tej chwili do laureatów.
I tak w kategorii pośrednictwo pracy nagrodę otrzymała firma Energy Minerals. Zapraszam. Zapraszam Państwa na krótką prezentację firmy. Na torach będzie wyświetlona. Energy Minerals, firma od 2007 roku, zajmuje się organizacją dostaw wysokiej jakości kruszów dostosowanych ilościowo oraz jakościowo do indywidualnych potrzeb klientów. Firma swoją pozycję buduje na wieloletnim doświadczeniu oraz na długoletniej współpracy z producentami kruszyw, dlatego swoim klientom może zagwarantować stałe dostawy surowców, utrzymując przy tym poziom cenowy niezależnie od koniunktury rynkowej. Swoją ofertę kieruje do małych i dużych producentów mas bitumicznych, betonu towarowego oraz firm zajmujących się budową dróg krajowych i autostrad, którzy poszukują stałego, stabilnego partnera gwarantującego kompleksową obsługę dostaw surowców wraz z obsługą logistyczną. Swoim klientom zapewnia także profesjonalne doradztwo techniczne z zakresu doboru parku maszynowego do oczekiwanej wydajności jakości kruszyw produkowanych na kopalni, jak i wprowadzenie nowych technologii. Od 2008 roku zajmuje się profesjonalną organizacją transportu drogowego, kolejowego wraz z przeładunkiem materiałów sypkich. Firma działa na terenie całej Polski. Jej ambicją jest stałe dążenie do osiągnięcia lidera w zakresie oferowanych usług. Gratulujemy nagrody, a odbiór poproszę tu na scenę pana Wojciecha Tarabasza, dyrektora firmy. A nagrodę wręczą pan starosta Michał Jędrys i pan dyrektor Urzędu Pracy Roman Białek. Wszystkim za to wyróżnienie, rodzinie i Państwu Powiatowemu Urzędu Pracy. Dziękujemy serdecznie, gratulujemy. I kolejna kategoria, poradnictwo zawodowe. I w tej kategorii nagrodę otrzymuje... W tej kategorii nagrodę otrzymuje firma Matbud, pan Mirosław Kocioł. I również, proszę Państwa, zapraszamy na krótką prezentację. Brawa oczywiście. Firma Matbud Mirosław Kocia funkcjonuje na skarżyskim rynku pracy od 1992 roku na terenie dawnej Odlewni. Zajmuje się sprzedażą hurtową wyrobów porcelanowych, ceramicznych, szklanych, farb, lakierów, tapet i środków czyszczących oraz materiałów budowlanych, ogrodniczych i mebli. Dziś centrum handlowe Odlewnia tworzą dwa salony meblowe, dwa markety budowlane oraz centrum ogrodnicze. Firma posiada status zakładu pracy chronionej. Zatrudnienie w firmie kształtuje się na poziomie 82 etatów, w tym 77 pracowników to osoby niepełnosprawne. Gratulujemy. Nagrodę w imieniu firmy odbierze pan Damian Kocia. Zapraszamy. Zapraszamy. Pan Damian Kocia. Proszę poczekać, jest chwileczkę dla pan Mo. Zapraszamy do mikrofonu, jeśli pan sobie życzy. Dziękujemy serdecznie, gratulujemy. Szanowni Państwo, przechodzimy do ostatniej kategorii w ramach usług rynku pracy. Jest to kategoria szkolenia i nagrodę w tej kategorii otrzymują PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Skarżysku Kamiennym. I również zapraszam na krótką prezentację firmy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych Skarżysko-Kamienna. Prezentując Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej, nie sposób rozpocząć inaczej niż od przełomowej dla rozwoju miasta budowy i oddania do użytku w roku 1883 linii kolei żelaznej, łączącej początkowo nasze miasto z Dęblinem i Śląskiem. W obecnej chwili Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej jest jednym z ważniejszych ogniw systemu transportowego w Polsce.
pełniącym istotną rolę dla całej sieci PKP. Siedziba zakładu mieści się w dwóch własnych, zmodernizowanych budynkach administracyjnych przy ulicach Rejowskiej 29 i Niepodległości 84. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej jest drugim pracodawcą w powiecie pod względem zatrudnionej liczby pracowników, a tym samym jednym z większych pracodawców w województwie świętokrzyskim. Do podstawowych zadań Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej należy zapewnienie utrzymania, obsługi i rozwoju linii kolejowych oraz innych elementów infrastruktury kolejowej w stanie gwarantującym sprawność techniczno-eksploatacyjną oraz ich efektywne wykorzystanie w procesie przewozowym, punktualność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego, usuwanie skutków wypadków, ochrona środowiska naturalnego, ochrona przeciwpożarowa, ochrona mienia powierzonego kolei, administrowanie i eksploatacja infrastruktury kolejowej w celu udostępniania jej przewoźnikom kolejowym. Zakres realizowanych przez zakład zadań wymaga zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. W chwili obecnej zakład zatrudnia 106 pracowników z wyższym wykształceniem, 704 pracowników z wykształceniem średnim oraz 458 pracowników z wykształceniem zawodowym. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej utrzymuje i eksploatuje ponad 649 km linii kolejowych znaczenia państwowego, co stanowi aż 57% eksploatowanej przez zakład infrastruktury. Węzeł Skarżysko to łatwe połączenie kolejowe dla kierunków północ-południe oraz wschód-zachód. Zakład realizuje swoje zadania wykonawcze za pomocą 5 sekcji. Sekcji eksploatacji, które znajdują się w Radomiu, Skarżysku, w Opocznie, Ostrowcu i Dzikowicach. Zakład posiada mocno wyspecjalizowaną kadrę, która uczestniczy w procesach inwestycyjnych i która dąży do tego, żeby zakład wykonywał nałożone na siebie zadania. Na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej prowadzone są duże projekty inwestycyjne. Do największych z nich zaliczyć na pewno można modernizację linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa-Okęcie-Radom, realizowana w latach 2009-2015. Dostosowanie centralnej magistrali kolejowej do prędkości 250 km na godzinę oraz rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna-Ocice. Gratulujemy nagrody. Nagrodę odbierze pan Krzysztof Kuro, dyrektor zakładu. A nagrodę wręczą pan starosta Michał Jędrysk i pan dyrektor Urzędu Pracy Roman Białek. Szanowni Państwo, Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku zatrudnia 1245 pracowników. W roku 2011 szkoleń, konferencji, kursów zewnętrznych zakład zorganizował dla 410 osób. Duża część to dobra współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku. Ta nagroda jest dla nas serdecznym wyróżnieniem. Panie Starosto, dziękuję. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do tej nagrody. Dziękuję moim pracownikom. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, gratulujemy serdecznie. Gratulujemy bardzo serdecznie. Ponieważ w międzyczasie pojawili się nasi dalsi goście, pragnę powitać już tym razem bez pudła, jak to mówią, pana posła na Sejm, pana Krzysztofa Lipca.
Rusieckiego. Szanowni Państwo, laureaci w tej kategorii, tak jak mówiliśmy, byli wskazani jako przez Powiatowy Urząd Pracy. Przed nami druga część jaskółek biznesu. Natomiast żebyśmy mogli odpocząć od tych emocji, które towarzyszą wręczaniu kolejnych nagród, zapraszamy na scenę po raz drugi w dniu dzisiejszym Sylwię Nadgrodkiewicz, która umili nam czas, a będzie jej towarzyszył pan Daniel Mazurkiewicz. Zapraszam. River over you.
Laureatów. Tym razem wręczymy statuetki w dziedzinie gospodarka i w tej dziedzinie mamy dwie kategorie. Innowacyjny przedsiębiorca i kobieta przedsiębiorcza. Panie starosto, dlaczego w dziedzinie gospodarka znalazła się kategoria innowacyjny przedsiębiorca? Innowacyjny przedsiębiorca. Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie i wdrożenie nowych technologii. Nie tylko produkcyjnych, ale także technologicznych i zarządczych. Uważam, że często nie dostrzegamy tej nowoczesności na swoim terenie. A ona przecież jest, więc poprzez tę nagrodę pokażemy firmy, które idą z duchem czasu. Panie starosto, kto pretendował do nagrody w kategorii innowacyjny przedsiębiorca? W tej kategorii do nagrody wpłynęły wnioski następujących firm. Tom Bark, ZPH, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Andrzej Tomaszek i Mieczysław Wrona, agencja interaktywna WebBest, Jacek Plaskota, Artiva Dekor, projektowanie i dekoracja wnętrz Iwona Półtorak i Exclusive Sales Group,
Rafał Zagda. A ja spółkę biznesu w tej kategorii otrzymuję? Agencja interaktywna WebBest Jacek Plaskota. Jacek Plaskota, właściciel agencji interaktywnej WebBest, młodej, małej, ale już z sukcesami firmy nastawionej na rozwój dla dobra przede wszystkim swoich klientów. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej zbudował solidne zaplecze technologiczne, które umożliwia firmie realizację niemalże każdego zlecenia w zakresie tworzenia systemów webowych IT, projektowania stron www i sklepów internetowych. Firma w obrębie swoich usług zajmuje się szeroko pojętym e-marketingiem. Innowacyjność firmy to m.in. realizacja dwóch autorskich projektów oprogramowania pod roboczymi nazwami IT WBCMS i WBShop, polegających na zarządzaniu treścią na stronach internetowych, dających możliwość klientowi zarządzania swoją stroną internetową. Kolejnym innowacyjnym projektem wdrożonym przez firmę jest serwis skarżysko.tk.pl. Jest to powiatowa baza firm umożliwiająca znajdującym się w niej firmom skutecznie konkurować z tradycyjnymi stronami internetowymi. Można tutaj zarządzać podstawowymi danymi firmy, danymi adresowymi, galerią zdjęć, czy też można stworzyć własne portfolio. Skarżysko.tk to nie jest tylko baza firm, to jest też baza najlepszych produktów i ofert w mieście, w powiecie. Coś a la Groupon, czyli firma może promować swoje najlepsze oferty poprzez, nie wiem, wypuszczenie jakichś rabatów. Firma zaangażowała się także w działalność społeczną poprzez stworzenie i prowadzenie serwisu informacyjnego atpskarżysko.pl. Jest to portal poświęcony amatorskiej piłce nożnej w Skarżysku Kamiennej. Gratulujemy i zapraszamy proszę nagrody pana Jacka Plaskota. A nagrodę wręczy pan starosta Michał Jędrys i pan przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń. Zapraszamy pana przewodniczącego do nas na scenę. Sygnał, że zmierzamy w dobrym kierunku, stawiając na rozwój i nowe technologie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, i przechodzimy do uhonorowania jaskółką biznesu ostatniej kategorii dzisiejszego wieczoru, kobiety przedsiębiorczej. Panie starosto, proszę również naszym gościom wytłumaczyć, dlaczego w kategoriach nagrody jaskółka biznesu znalazła się kategoria kobieta przedsiębiorcza. Szanowni Państwo, kobieta przedsiębiorcza to nagroda dla kobiet, które podjęły się prowadzenia biznesu i robią to z sukcesami. Poprzez te kategorie chcemy docenić na naszym rynku działalność gospodarczą pań. Coraz więcej kobiet podejmuje decyzje o prowadzeniu własnej działalności i z tego, co zaobserwowałem, pani całkiem dobrze radzą sobie jako kobiety biznesu. Mam nadzieję, że ta nagroda pokaże, ile takich kobiet przedsiębiorczych jest w naszym powiecie i zachęci inne panie do podejmowania wyzwań. Kobieta dzisiaj to również kobieta biznesu i chciałbym, żeby w taki właśnie sposób panie również podejmowały działalność gospodarczą, bardzo często z udziałem środków Powiatowego Urzędu Pracy, ale nie tylko. Dzisiejszą laureatkę to w zasadzie nie będziemy musieli bardzo przedstawiać, ale jest to osoba, którą za chwilę zobaczymy. Jest to osoba, która naprawdę już zasiedziała jest w powiecie skarżyskim i biznes przez nią prowadzony można przyjmować jako wzorcowy. Ale panie starosto, zanim przejdziemy do laureatki, to proszę powiedzieć jeszcze, kto był nominowany w tej kategorii. W tej kategorii nominowana była pani Grażyna Marcinkowska, właścicielka pośrednictwa ubezpieczeniowego Grażyna Marcinkowska, a obecnie Grażyna Envision. Pani Danuta Banaczek, właścicielka Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Dana i pani Barbara Piątek, współwłaścicielka Agencji Wydawniczo-Poligraficznej Barbara Piątek i Janusz Sieczka. A jaskółkę biznesu otrzymuje? Jaskółkę biznesu w tej kategorii
otrzymuje pani Danuta Banaczek, właścicielka Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Danuta. A czym zajmuje się pani Danuta Banaczek, jako kobieta przedsiębiorcza? Proszę popatrzeć na film. Danuta Banaczek prowadzi bardzo zróżnicowane rodzaje działalności. Jedną z nich jest firma Dana w Skarżysku Kościelnym, znana w całym kraju przede wszystkim z odzieży damskiej i młodzieżowej. Istnieje od 1988 roku, najpierw jako samodzielny zakład krawiecki, który z czasem przeistaczał się w potężny zakład produkcyjny, zatrudniający dziś już ponad 90 osób. Już w 1995 roku pani Danuta wybudowała nową siedzibę zakładu, wyposażyła ją w nowoczesne komputerowe maszyny do szycia, krojenia i konstrukcji odzieży, a kolejnym krokiem rozwoju firmy było stworzenie salonu firmowego Dana w Skarżysku Kamiennej. Odbiorcami wyrobów Dany jest ponad 600 firm z całej Polski, jak i z zagranicy, a także klienci indywidualni. Pani Danuta jako kobieta przedsiębiorcza zainwestowała także w inne branże. Jest właścicielką ośrodka wypoczynkowego Jaskółka w Zakopanem oraz hotelu i restauracji Promień w Skarżysku Kamiennej, a także kopalni kamienia w Śmiłowie. Nie stroni od działalności społecznej, reprezentuje bowiem województwo świętokrzyskie w zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, jest członkiem Stowarzyszenia Przedsiębiorcy Skarżyska, pamięta i wspiera potrzebujących. Gratulujemy bardzo gorąco. Zapraszamy jako odbiór nagrody właścicielkę panią Danusię tutaj do nas. Pani Danuta Banaczek. Pan nagrodę wręczy państwa posła Michał Jędrys i pan przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przyznane mi dzisiaj zaszczytne wyróżnienie. Jestem wzruszona, że moja praca i zaangażowanie zostały docenione. Pozwolę przytoczyć sobie słowa Tomasza Edisona. Są dwa sposoby odnoszenia sukcesu w życiu. Albo dzięki pracowitości, albo przez zaniedbanie innych. Ja mam to szczęście, że mogę liczyć nie tylko na siebie, ale także na grono wspaniałych, oddanych mi ludzi, bez których nie odniosłabym tak wiele. Otrzymane wyróżnienie jest dla mnie wielkim zaszczytem i jeszcze bardziej zmotywuje mnie do dalszego rozwoju. A ta jaskółka, mam nadzieję, że doda mi jeszcze więcej skrzydeł do przyszłej pracy. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Przepraszam, że skarbki czytam, ale po prostu jestem tak stremowana, emocje. Danusiu, proszę pozostać z nami, ponieważ ja wszystkich laureatów chciałabym teraz zaprosić do wspólnej fotografii i oczywiście pana dyrektora Białka, żeby też tutaj do nas przyszedł. Zapraszam państwa. Także taka króciutka przerwa. Także proszę państwa, poznaliśmy pierwszych 5 laureatów Nagrody Starosty Skarżyskiego Jaskółka Biznesu. Myślę, że należą się brawa. Proszę Państwa, brawa oczywiście się należą, a ja już dzisiaj zachęcam do tego, żeby w przyszłym roku kolejne wnioski wpływały, bo myślę, że ta nagroda, tak jak pani Jola powiedziała na samym początku naszej gali, zagości już na stałe i co roku będziemy mogli uhonorować kolejne firmy. Prosimy tutaj. Historyczna chwila, proszę państwa. Brawo! Gratulujemy jeszcze raz. Dziękujemy serdecznie. Przed nami, panie starosto. A przed nami dalsza część uczty duchowej, proszę państwa, ponieważ
Pragnę po raz kolejny zapowiedzieć naszą dzisiejszą solistkę, która w dalszej części zaprezentuje wspaniałe utwory, które mam nadzieję przypadną Państwu do gustu. Mogę zdradzić, że pani Sylwia przygotowuje płytę z swoim jakby autorskim już wykonawstwem pewnej muzyki, którą mam nadzieję będziemy mogli już w najbliższym czasie w powiecie skarżyskim, nie tylko, bo w całym świecie wysłuchiwać. Proszę Państwa, zapraszam panią Sylwię Nadgrodkiewicz przy fortepianie, jak już wcześniej będzie towarzyszył jej pan Daniel Mazurkiewicz. Zapraszam. Killing Me Softly. Bardzo ładny utwór. Mam nadzieję, że Państwo znacie i polubicie. Zdrawia, śpiew uzdrawia. Każdy.
każda częstotliwość ma swoją odpowiedzialność za uzdrawianie ciała, więc myślę, że też trochę Państwa uzdrawia, więc zapraszam do nucenia, zapraszam do bujania się. A teraz wspaniały standard jazzowy Fly Me to the Moon. Yeah.
bardzo pięknego wydarzenia, które odbędzie się 28 kwietnia w Domu Kultury. Będzie to koncert, gdzie gwiazdą będzie Staszek Sojka, który zgodził się zagrać charytatywnie, że tak powiem. Ponieważ cała impreza będzie odbywać się dzięki działalności ludzi związanych z Fundacją Michała Zduniaka. I tym razem będzie to taki program działań wspierających Syndykat Kultury. Między innymi w tym Syndykacie Kultury bierze udział nasze Centrum Kultury i oczywiście muzycy ze Świętokrzyskiego i bardzo wielu muzyków ze Skarżyska, co mnie niezmiernie cieszy, no chociażby wymienię przede wszystkim taki spirit, mówiąc taką osobę jak Steve Stefański, który jest mocno zaangażowany w działalność. Oczywiście serdecznie Państwa zapraszam 28 kwietnia do Domu Kultury na to spotkanie ku pamięci Michała Zduniaka. Jeżeli Państwo nie wiecie, co to za osoba, niestety już nie żyjąca, to wybitny perkusista jazzowy, free jazzowy, który mieszkał w Wąchocku, przyjechał z Warszawy i tu zamieszkał. I dzięki niemu naprawdę środowisko bardzo mocno się skonsolidowało. Dzięki niemu wiele osób sfinalizowało chociażby swoją działalność artystyczną, chociażby wymienię pewnie wielu osobom znanego Piotra Szkila, gitarzysta też wybitnego jazzowego ze Skarżyska. I 28 właśnie takie spotkanie nastąpi osób związanych z osobą Michała Zduniaka. Będzie to właśnie już rzeczony Stanisław Sojka, będzie również Heniek Gębalski, zgodził się zagrać również Władek Kiniowski, oprócz tego Junior Jazz Band pod dyrekcją Mirosława Gęborka. I ja z tej pozycji, z takiej uprzywilejowanej dzisiaj, chciałabym Państwa serdecznie zaprosić. Chciałabym również zaprosić nie tylko do kupowania biletów za 30 zł, które będą wspierały oczywiście całą akcję, bo wszystkie pieniądze zostaną przekazane, oczywiście artyści zrzekają się swojej gaży i wszystkie pieniądze zostaną przekazane na pomoc i wspieranie młodych artystów ze Świętokrzyskiego. Myślę, że to jest bardzo istotna i ważna inicjatywa, dlatego że jak Państwo zdajecie sobie sprawę, na kulturę mamy 0,56% w budżecie Państwa. Tego jest niewiele, a jednak kultura jest bardzo istotną wizytówką. Myślę, że mamy dużo do przekazania i mamy się czym pochwalić. Również można skorzystać z takiej oferty, bo cieszę się, że Państwo jesteście tu dzisiaj, cieszę się, że mogę to powiedzieć i wiem, że kieruję to do osób, które potrafią z tą rzeczywistością walczyć, z tą rzeczywistością sobie radzić. Więc mogę powiedzieć, że można również wesprzeć w taki sposób chociażby całą inicjatywę, że można kupić taką wejściówkę za 100 zł, która upoważnia również do wzięcia udziału w bankiecie z wszystkimi artystami i w ogóle z osobami, które współpracują z fundacją. Te wejściówki można zakupić w Domu Kultury. Ja mam przy sobie kilka, kolega mnie wyposażył, Steve Stefański, co bym Państwa przekonywała i miała na wszelki wypadek, więc zachęcam do takiego wspierania kultury. Jest to rodzaj wspierania rzeczywiście tego, co mamy najlepsze tu w regionie. Jeszcze raz serdecznie zapraszam i po tej długiej przemowie, tak mi się rozpędziło, zapraszam Państwa do... Jeszcze tylko sprawdzę, co ja teraz już tak się rozpędziłam. Ach, wspaniała piosenka. Masquerade. Looking for what to say, searching but not finding, understanding anyway, lost in a masquerade. Not afraid, we say we're just too far away from being close. Również uczęszczał tu do naszej szkoły muzycznej, bo widzę panią dyrektor, przed którą się bardzo długo kłaniam.
to była następna. Oczywiście w tym zestawieniu nie może zabraknąć bluesa. Wprawdzie bardzo nietypowo, prawda? Fortepian i damski rok. Ale musi być Route 66. Przyjął nam przyszły rok.
Ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lękiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś Alfą, Omegą, hymnem, kolędą, a to cały Ty. No, jesteś lękiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, dobiegła dzisiaj końca. Poznaliśmy 5 laureatów Jaskółki Biznesu Nagrody Starosty Skarżyskiego. Szanowni Państwo, w tym miejscu nadchodzi czas na podziękowania i bardzo gorąco chciałbym podziękować w pierwszej kolejności Pani Sylwii za to, że uświetniła naszą dzisiejszą uroczystość. Dziękuję komisji, która podjęła się trudnego zadania oceny wniosków, które wpływały na Nagrodę Jaskółka Biznesu. Dziękuję Pani Ewie Kierkowskiej, która wykonała projekt i już gotowe jaskółki, gotowe statuetki, które dzisiaj mogliśmy naszym laureatom wręczyć. Dziękuję niezmiernie gorąco Pani Dyrektor Szkoły Muzycznej, Pani Elżbiecie Rokicie, która bardzo zawsze nas tutaj miło i chętnie przyjmuje. Dlatego się godzinnie składa, że i Sylwia, i ja, i tutaj niektórzy spośród siedzących na sali również z tą szkołą mieli do czynienia, to może i dobrze. Bardzo dziękujemy i wpraszamy się na przyszłość Pani Dyrektor. Mam nadzieję, że nas Pani będzie przyjmować cały czas. Proszę Państwa, dziękuję przede wszystkim Państwu za to, że zaszczyciliście dzisiaj swoją obecnością naszą galę. Dziękuję laureatom za to, że przede wszystkim wpływają na rozwój gospodarki powiatu skarżyskiego. To są tak naprawdę jaskółki, ale to są filary, które tworzą cały wzrost gospodarki, jaka w naszym powiecie skarżyskim cały czas, mam nadzieję, będzie się rozrastać. Dziękuję na końcu tym, bez których nie byłoby przekazu, bez których inni nie dowiedzieli się o sukcesie tych, którzy dzisiaj te statuetki odebrali. Dziękuję mediom na czele z telewizją Dami. Dziękuję Tygodnikowi Skarżyskiemu, dziękuję portalowi informacyjnemu tsk24.pl. Dziękujemy Państwu bardzo gorąco w dniu dzisiejszym i zapraszamy w przyszłym roku. Dziękujemy.